inflacja pojawia się wtedy, kiedy mamy dużo więcej pieniędzy, a wcale nie mamy więcej dóbr. Wtedy tą samą liczbę dóbr trzeba kupić za większą liczbę pieniędzy, więc ceny muszą urosnąć, ponieważ nie starczy dla każdego. Jeżeli produkujemy więcej pieniędzy niż towarów, no to ludzie chcą kupować te towary. Nagle się okazuje, że ktoś ma pieniądze, a nie ma towarów. W związku z czym chce zapłacić więcej, żeby jednak do tego towaru się dostać. I ceny po prostu muszą się do nowej ilości pieniądza dostosować. No wszystko sprowadza się do tego, że dobrobytu się nie drukuje. Drukarką nie doprowadzimy się do bogactwa.